No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcineczek Watanagashi na moim kanale, a w poprzednim epizodzie mieliśmy bardzo złe przeczucia Keiichiego na temat stanu bezpieczeństwa Rikician, jak się później okazało, również i Satoko, ponieważ ta dwójka mieszka razem. Ale skąd się wzięły te złe przeczucia? A wzięły się stąd, że Shion powiedziała Keiichiemu, że zdradziła sekret, ich sekret, ten co polegał na tym, że wraz z zamordowanymi już, czyli z tym panem fotografem i panią pielęgniarką, włamali się do tej szopy tych narzędzi rytualnych, tym zamkniętym, zabezpieczonym pomieszczeniu, gdzie nikt nie miał prawa wchodzić. No i Shion powiedziała, że zdradziła ten sekret burmistrzowi i później burmistrz zaginął, więc Keiichi się tak przestraszył tego faktu, ponieważ on zrobił analogicznie to samo, tylko w przypadku Rikician zdradził tak trochę metaforycznie, przyznał się do tej czynności. No i obleciał go wielki strach, no bo zaczął się po prostu bać o swoją przyjaciółkę. No i szukał tego jej adresu, jej zamieszkania. I koniec końców skończyło się to tak, że wraz z pozostałą ekipą, czyli z Mion i z Reną, pojechali do domu Rikician, które, jak mówiłem, okazało się wraz z upływem fabuły, że mieszka tam również Satoko. No i trójka zdenerwowanych przyjaciół poszła sprawdzić, czy ich przyjaciółce, jednej i drugiej, nie grozi niebezpieczeństwo. No, tyle jeżeli chodzi o wstęp fabularny. Jedziemy z koksem. Poczekamy jeszcze. Niech się włączy. Ich będzie. 5, 4, 3, 2, 1. Rena objęła prowadzenie i przyspieszyła. Poszliśmy w stronę auli za świątynią, a następnie okrążyliśmy ją. To jest ten domek. No faktycznie niewielki. W ciemności nocy znaleźliśmy małą, prefabrykowaną, dwupiętrową chatę, która wyglądała jak magazyn. Ale w sumie taki fajny, przyjemny taki domek, nie? No nie licząc od tego. Ale ogólnie by było tu, na dole by była kuchnia ze salonem, do góry nie wiem. I może być jeszcze toaleta. A do góry jest dwa pokoje. Domek jak w sam raz. W ciemności znaleźliśmy małą, prefabrykowaną, dwupiętrową chatę, która wyglądała jak magazyn. Akari, Światła są wyłączone.寝てるんじゃない? Czy one śpią? ノックしてみよう. Zapukajmy. Rena i Mion zbliżyły się do chaty, która tak naprawdę nie wyglądała na miejsce, w którym ktoś mieszka. Miały taką piękną świątynię, więc pomyślałem, że będą mieszkać w równie pięknym domu. To było dalekie od tego, czego się spodziewałem. Rika-chan! Satoko-chan! Czy jesteście tam? Rena krzyknęła w stronę drugiego piętra. Jej głos był początkowo powściągliwy, ale stopniowo stawał się głośniejszy. Brak odpowiedzi. W rzeczywistości w domu nie było nikogo. Mogą spać. Obudźmy je. Mion uderzyła w okiennicę obiema rękami, a głośne dźwięki odbiły się echem. Musiałyby to usłyszeć. Zapaliłyby światło w swoim pokoju, uchyliły okno i krzyczałyby: jak myślisz, która godzina? Tak się jednak nie stało. Nie było żadnej odpowiedzi. Mion przestała walić pięściami w okiennicę i zapadła nagła cisza. Cisza wbudziła w nas straszne myśli. Czułem, jak krew odpływa z mojej twarzy. Zamknięte. Zastanawiam się, czy damy radę dostać się do środka. Rena nie okazywała żadnych odznak zniechęcenia.
Dopóki nie wejdziemy do środka i sami nie zobaczymy, że ich tam nie ma, to nie przyzna... To nie przyzna tego. Ta odmowa poddania się dodała mi sił. Okna na drugim piętrze nie są zamknięte. Spróbuję tam wejść. Kei-chan, drabina! Mion przyniosła drabinę stojącą obok domu. Podłoże było trochę niestabilne. Chwiała się, kiedy wspinałem się po niej, ale Mion mocno przytrzymała ją w miejscu. Jak myślicie, będzie? Rika-chan i Satoko? Nieczęsto miałem okazję wchodzić na drabinę. Mój brak doświadczenia został ujawniony. Wspinałem się po jednym stopniu naraz. Próbowałem otworzyć każde okno na drugim piętrze. Mi-chan, idę sprawdzić główny budynek, żeby się upewnić, dobrze? Zaraz wracam. Rena pobiegła. Co? Główny budynek? Chodzi o świątynię? To prawdziwy dom rodziny Furude. Po śmierci rodziców przeniosła się tutaj. Ach, tak. Rodzice Riki-chan zmarli, he? W tym momencie przypomniałem sobie coś innego. Satoko też tu mieszkała? Satoko także jest sierotą. Jej rodzice spadli z klifu z powodu klątwy Oyashiro-samy. Później jej starszy brat Satoshi-kun zniknął. Satoshi. Słyszałem to imię wcześniej. Pamiętam. To on zniknął w zeszłym roku z powodu klątwy. Od tamtej pory Satoko i Rika-chan mieszkają w tej chacie. Żadna z nich nie ma rodziny, ale przynajmniej są razem. Pomagają sobie nawzajem. Rena powiedziała główny budynek, prawda? Czy nie byłoby łatwiej tam mieszkać? Zasłony były zaciągnięte, więc nie mogłem dobrze zajrzeć do środka. Ale dwie młodsze dziewczynki mieszkające razem. To wydaje się być dość ciężkie i absurdalne. Myślę, że na początku tego próbowała. Powiedziała jednak, że to trudne, ponieważ przypomina jej to o rodzicach. Nie miałem pojęcia. Bardzo mi ich żal. Zwykle w szkole były takie radosne, że nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Rika-chan i Satoko-chan mają ciężko, co? Jest przeklęta. He? Nagle Mion powiedziała coś tak cichym głosem, że zabrzmiało to tak, jakby naprawdę kogoś przeklinała. O! Zacznę walić screeny. Bo widzę, że robi się ciekawie. Odwróciłem się, by spojrzeć na nią i zapytałem ponownie. Mion! Co właśnie powiedziałaś? Powiedziałam, że jest przeklęta. Mion wciąż trzymając drabinę podniosła głowę, żeby spojrzeć mi w oczy. Gdy tylko nasze oczy się spotkały, moje ciało przeszyło wyładowanie elektryczne. Oczy Mion zachmurzyły się, a w nich wrzało i bulgotało. Gulasz chaosu. Wirowały dookoła jak szalejące morze, a bąbelki wypływały na powierzchnię. Ciekawy opis. Oczów. Przypominam, że mówimy o oczach. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jestem uwięziony na tej drabinie. Jak osadzony w ślepej ulicy. Mion, dlaczego robisz taką minę? Zamierzałem powtórzyć to, mówiąc, posuwać się za daleko z tym żartem i obdarzyć ją wymuszonym uśmiechem. Jednak byłem na przegranej pozycji. Jedyną rzeczą, która wyszła z moich ust, był ochrypły jęk, kiedy desperacko walczyłem, by nie dopuścić do mdłości. Koyojo Satoko została przeklęta przez Oyashiro-samę. Mion opowiadała na pytanie, które nigdy nie zadałem, jakby rozmawiała z kimś innym. Jedynymi osobami, które spadły z platformy widokowej w parku, były jej rodzice. Tego dnia zmarli jej rodzice, którzy traktowali ją jak śmiecia. Tylko ona przeżyła. Później została wysłana do ciotki, która potraktowała ją okrutnie, a sama została zabita w noc Watanagashi przez jakiegoś zboczeńca, który pobił ją na śmierć tak, że jej mózg był wszędzie, a jej głowa pod koniec miała zupełnie inny kształt. Następnie był Satoshi-kun, który zawsze ją chronił. Nagle zniknął w jej urodziny. Ktoś sprawił, że zniknął, chociaż nie znęcał się nad nią. Policja uznała, że uciekł z domu, ale Satoshi-kun nie był typem osoby, która by to zrobiła. Zawsze był poważny. Nigdy nie prosiłaby nikogo o pomoc. Zawsze sam
nigdy nie prosiłby nikogo o pomoc. Zawsze sam na wszystko ciężko pracował. Pracował tak ciężko dla swojej jedynej małej siostry, a jednak ktoś sprawił, że zniknął. Była jedyną rzeczą, dla której żył, a jednak ktoś sprawił, że przepadł. Biedny, biedny Satoshi-kun. Nigdy nie został za to wynagrodzony. Jakże niewdzięczne jest to dziecko. Jest przeklęta. Wszystkich, którzy się do niej zbliżą, spotyka ten sam los. Klątwa ich zabija, albo sprawia, że znikną. Nigdy nie zazna spokoju. Nigdy nie zazna spokoju. To prawdopodobnie wina Satoko, że Rika-chan też zniknęła. To musi być. Mion bez przerwy mamrotała słowa, które nie były już spójne. Jej ramiona drżały tak mocno, że mogłem to poczuć przed drabinę. Prawie straciłem równowagę. To uświadomiło mi, jak wysoko jestem. Uspokój się, Mion! Nie wiem, o czym mówisz. Nie byłem pewien, czy w ogóle mnie usłyszała. Mion kołysała z przód i w tył, a czasem robiła to jeszcze bardziej gwałtownie. Pomóż mi! Drabina! Spada! Pomóż mi! Pomocy! Właśnie wtedy, usłyszałem odgłos wielu ludzi biegnących w naszym kierunku. O, hej! Tutaj! Prawie powiedziałem, pomóż mi. 4 lub 5 dorosłych na czele z Reną przybiegło tutaj z latarkami. Keiichi-kun, Mi-chan, przepraszam, że zajęło mi tak dużo czasu. Pożyczyłam klucz. Och, nieźle. Wydaje się, że wszystkie okna i drzwi są doskonale uszczelnione. Zaczynałem się martwić. Kiedy usłyszałem, jak Mion mówi tak, jakby nic się nie wydarzyło, znowu przeszedł mnie dreszcz. Osoba, która obecnie trzyma drabinę, to na pewno jest Mion. To była prawdziwa Sonozaki Mion. Wtedy ta osoba mamrocząca do siebie, zaledwie kilka sekund temu, kto to był? Osoba, która mamrotała o okropnych rzeczach, takich jak przekleństwa, kto to był? Zeskoczyłem z drabiny, jakby uciekając, zanim Mion po raz drugi zamieni się w osobę, którą nie była. Dorośli wypróbowali kilka różnych kluczy na breloczku, próbując otworzyć dużą okiennicę na pierwszym piętrze. Dom Riki-chan był niegdyś schronieniem dla Rady Miejskiej, dlatego klucz do okiennicy nadal był w domu burmistrza. Jednak teraz jest to prywatna rezydencja Riki-chan i Satoko. Cóż, i tak znajduje się na posiadłości należącej do niej. Nikt na to nie narzeka. Mówiąc to, Mion uśmiechnęła się do mnie. Ja jednak mogłem tylko odwzajemnić jej spojrzenie z przerażeniem. Mion zachowywała się teraz aż nazbyt normalnie, ale to tylko kontrastowało jeszcze ostrzej z jej wcześniejszą, przerażającą wersją. Stukot, huk. Okiennica otworzyła się po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Rena zlokalizowała włącznik światła i nie marnowała czasu. Wszedłem za nią. Rika-chan, Satoko-chan, jeśli tu jesteście, powiedzcie coś. Weszliśmy po wąskich schodach. Wyglądał jak zwykły magazyn, ale teraz, kiedy byłem w środku, mogłem poczuć, jak tam mieszkano. Był to dom człowieka. Ich zapach wypełniał pomieszczenie. To było zdecydowanie miejsce, w którym mieszkały Rika-chan i Satoko. Pierwsze piętro pełniło funkcję miejskiego magazynu montażowego, czyli chodzi o ten parter. A pierwsze piętro, które jest tu drugim piętrem, to jest mieszkanie. A drugie było przeznaczone wyłącznie do mieszkania. Podobnie jak w kawalerce, na końcu w kuchni znajdował się salon o wielkości około 14 metrów kwadratowych. Oj, pierdolę, ale mało miejsca. Nie, żeby mój pokój był duży, ale to jest cały dom. Całe to pomieszczenie, gdzie życie się dzieje. Ajejeju. Zdaję sobie sprawę z faktu, że my, Hiszpanie, Włosi i Amerykanie, lubimy przestrzenie w własnym domu i może jesteśmy, my Polacy, jesteśmy może niemiarodajni w tym, jakie może być szerokie i ogólnie duże mieszkanie. No ale wiadomo, one nie miały za bardzo wyboru,
Znaczy, to była jedyna alternatywa, która była dla Rikki-chan w miarę normalna i pozwalała jej w miarę normalnie funkcjonować. Były tutaj komody, kredensy i tym podobne, a w roku znajdował się ogromny stos ubrań, które wydawało się, że dopiero co zostały zebrane po suszeniu. Po środku salonu stał składany stół, a na nim małe pojemniki na takie rzeczy jak sos sojowy i sałatka. Z tego wszystkiego wpływało poczucie oszczędnego stylu życia. Dziwne, że nie było ich tutaj w środku nocy. Dorośli, wchodząc po kolei po schodach, zaczęli robić zamieszanie i rozmawiać między sobą. Więc? Nie ma ich? Tak. Nie ma ich tutaj. To jest zdecydowanie dziwne. W wiosce od wczoraj panował chaos z powodu zniknięcia burmistrza. Teraz Rikki-chan i Satoko. Może gdzieś tylko wyszły? To niemożliwe. To ich rowerów też nie ma. Gdzie poszły tak późno w nocy? Może po prostu jeszcze nie wróciły? Niby skąd? Dorośli stwarzali różne możliwości i dom natychmiast pogrążył się w chaosie. Ostatecznie Mion uspokoiła ich. Nie chcę w to uwierzyć, ale burmistrz Kimiyoshi zniknął wczoraj. Nie możemy powiedzieć, że nie ma to związku. Twarze dorosłych zbladły po słowach Mion. Moja Ireny też. Pomyślmy, mógłby pójść do kogoś na herbatę czy coś i tam zasnąć. Ktokolwiek ich zaprosił, może po prostu nie chciał ich budzić. Najpierw wyeliminujmy tę możliwość. Makino-san, pojedź proszę do domu w pobliżu strumienia. Keitaro-san, popytaj w okolicy jeziora Oyaga. Okamara-san, a ty? Mio natychmiast rozdzieliła obowiązki pomiędzy mieszkańców wioski. Pomimo jej młodego wieku, dorośli słuchali się bez wahania. Zostaniemy tutaj i zadzwonimy do każdego, kto przyjdzie nam do głowy. Okej, wszyscy wiecie, co macie robić. Rozumiemy! Wszyscy dorośli kryknęli w odpowiedzi i zbiegli ze schodów. Tego można było spodziewać się po naszej Mi-chan. Jesteś nie tylko przewodniczącą klasy, ale całej Hinamizawy. Nie ma czasu na żarty. Hej, odsuń się. Ten starzec musi teraz zadzwonić. Mion uśmiechnęła się dumnie. Wzięła słuchawkę i zaczęła dzwonić. Rena posłała jej ufne spojrzenie, uważając ją za godną zaufania. Moje uczucia były jednak bardziej skomplikowane, ponieważ jej przywództwo wydawało się potwierdzać wrażenie następcy rodziny Sodozaki, o którym mówili Shion i Oyoshi-san. Zatrzymaj się, Maebara Keiichi. To nie ma teraz znaczenia. Najważniejsze jest, aby upewnić się, że Rikki-chan i Satoko są bezpieczne. Zobaczmy. Może zostawiły jakieś wskazówki w tym pokoju, gdzie mogły się udać. Mimo to, i tak nie wiedziałbym, czego szukać. Gdybyśmy rozebrali całe miejsce na kawałki i zorientowali się, czym się różni od poprzedniego stanu, wtedy moglibyśmy spekulować, ale w tym pokoju nie ma nic dziwnego i nie było żadnych wskazówek. Po pierwsze, nigdy wcześniej tu nie byłem. Nie mogłem wiedzieć, co się zmieniło. Nie wiedziałem, jak zwykle wygląda pokój. Hej, nie poddawaj się, Maebara Keiichi. Przestań myśleć i zacznij szukać. Czegokolwiek. Szukając, próbowałem otworzyć szufladę i komody i otworzyć okna. Jednak nie odkryłem niczego znaczącego. Rena również nie mogła stać bezczynnie. Rozglądała się po pokoju, tak jak ja. Rena, nie sądzę, żebyś znalazła Rikki-chan, otwierając lodówkę lub szafkę pod lewem. Pomyślałam, że mogą się ukrywać. Kiedy szukaliśmy, na zewnątrz zrobiło się głośno. Wieśniacy dość szybko się tutaj zebrali, słysząc zamieszanie. Oczywiście wielu z nich to prawdopodobnie ludzie, do których zadzwoniła Mion. Powiem wszystkim, co się dzieje. Prędzej czy później będzie tu policja. Musimy wyjaśnić sytuację Oyoshiemu. Mion zaczęła schodzić po schodach i wyszliśmy za nią przed dom. Było tam już około 10 dorosłych. Wszyscy wyglądali na zaniepokojonych. Nagle zauważyłem, że byli również starsi ludzie z kapliczki, którzy modlili się o bezpieczeństwo Rikki-chan, pocierając paciorki. Zrobiło się źle. To nie był już tylko problem między przyjaciółmi. Mion-chan, czy to prawda, że nigdzie nie można znaleźć Rikki-chan i Satoko-chan? Wszyscy wieśniacy
utworzyli krąg wokół Mion. Mion podniosła prawą rękę, jakby sugerując im, żeby się uspokoili. Najpierw sprawdźmy każdy dom zgodnie z listą Rady Miejskiej i zobaczmy, czy kogoś czasem nie odwiedzają. W końcu mogą spać w czyimś domu i być zupełnie nieświadome tego, że ich szukamy. Zdecydowanie trudno byłoby komuś obudzić Rikę-chan, gdyby zjadła dobry, pełny posiłek, a potem zasnęła jak kociak. Och, jak miło by było, gdyby tak właśnie było. Nie chcę o tym myśleć, ale ja też... Ale jest też możliwe, że stało się coś złego. Twarz Mion zrobiła się znacznie ponura, a fala ciszy zalała dorosłych. Powinniśmy też podzielić pracę. Przejdźmy do wszystkich miejsc, w których byliśmy w zeszłej nocy, gdy szukaliśmy burmistrza. Rozejrzymy się na placu budowy, najlepiej jak potrafimy. Sprawdźcie też szkołę. Dobrze, ruszajmy. Dalej, chodźmy! Wszyscy nie spaliście całą noc, szukając burmistrza. Wiem, że brakuje wam snu, ale proszę, dajcie z siebie wszystko. Zrozumiano! Na sygnał dorośli rozproszyli się we wszystkich kierunkach. Pomyślałem, że też powinienem coś zrobić, więc zacząłem chwiejnie iść w kierunku, w którym nikt inny nie poszedł. Oddalałem się coraz bardziej od ludzi, jednak nie czułem się przestraszony ani nic. Jeśli ktoś miałby zniknąć, Shion i ja powinniśmy być pierwsi. Byłbym całkowicie normalny, gdybym bał się ciemności. Jednak nie czułem się w ten sposób. Dlaczego tak było? To dlatego, że tej nocy ktoś już zniknął. Dlatego czułem się bezpiecznie. Minęło trochę czasu, zanim wyczerpany poczułem się winny. Z powodu mojego własnego egoistycznego poczucia ulgi. Chyba idealny moment, żeby zakończyć. Ale może coś się stanie. Albo dajmy jeszcze trochę. Albo że nie. Ale ładny ten, nie? Tutaj ten screen, tutaj to. Te widoczki. Tu jakaś pseudoanimacja. Gdzie to poleci? Chyba zakończymy. Tak, zakończymy. Zobaczę tylko, że czy będę jak wczytywał. A tu nie mogę. A teraz? Nie mogę. No dobra, to kontynuujemy. Nagle mój wzrok poprawił się, a zimny wiatr pieścił moje ciało. To było wzgórze, z którego można było zobaczyć całą wioskę. Spoglądając w dół, widziałem tu i ówdzie światło i wiedziałem, że cała wioska obudziła się ze snu. Najpierw Takano-san i Tomitake-san, potem burmistrz, a teraz Rika-chan i Satoko zostały poświęcone. Wieść o tym rozrzesła się wszędzie. Opuściła mnie siła w kolanach. To nie mogło być żartem. Mogliśmy ich znaleźć. Mion powiedziałaby mi wtedy, że jestem wariatem. Rena byłaby po prostu zadowolona, że to zrobiliśmy. Uśmiechałyby się do mnie. Moje nadzieje zniknęły, jakby budził się ze snu. To właśnie powiedział mi widok, który widziałem. Podążając za moimi kolanami, moje ręce uchyliły się do przodu, opierając się o ziemię. Nie mogłem odróżnić, czy czuję smutek, czy frustrację. Czy to moja wina? Nie mogłem znieść brzemienia własnego grzechu. Właśnie powiedziałem o tym Rikę-chan. Nie miały z tym nic wspólnego, ale Rikę-chan i Satoko zostały ofiarami. To był jak krzyż. Shion i ja musielibyśmy dźwigać ten ciężar, dopóki sami nie zostalibyśmy wymarzani. Cóż, jeśli cofnę się myślami, to problemy zaczęły się dużo wcześniej. Mój pierwszy grzech. Złamałem tabu. Wszedłem do rytualnego magazynu bez pozwolenia. Od samego początku wiedziałem, że nie powinienem... był tam wchodzić. A jednak zrobiłem to, ponieważ byłem ciekawy, a do tej chwili nie czułem się tak zły na siebie. Rozległ się chrzęst. Byłem tak przygnębiony, że nawet nie zainteresowałem się tym, co wydało ten dźwięk. Keiichi-kun? Czy wszystko w porządku? To była Rena. Być może pozycja, w której się znajdowałem, wyglądało to tak, jakby bolał mnie brzuch. Podbiegła i potarła mnie po plecach, jakby chciała, żebym poczuł się lepiej. To wszystko moja wina. To przeze mnie. To moja wina. Twoja? Nie zrobiłeś nic złego. Proszę, nie obwiniaj się za to.
Mogłem powiedzieć, że Rena robiła wszystko, co w jej mocy, by wybrać właściwe słowa, biorąc pod uwagę mnie. Dlatego mogłem wyczuć jej zamiary, kryjące się za tymi słowami. Keiskun, wiesz dlaczego Rika Cian i Satoko Cian zniknęły, prawda? To właśnie miała na myśli. Ponieważ był to nagły wypadek, Rena zignorowała powód, dla którego chciałem się upewnić, że Rika Cian jest bezpieczna, ale teraz, kiedy potwierdziliśmy jej zniknięcie, to było naturalne, że Rena zaczęłaby zastanawiać się dlaczego. Jednak, kiedy sytuacja zaszła tak daleko, nie mogę jej tego powiedzieć. Nie chciałem przyznać, że Rika Cian i Satoko zniknęły, ale nie mogłem też pozwolić, by coś złego przytrafiło się Renie. Keiczkun, jeśli zostaniesz tutaj na wietrze, przeziębisz się. Rena usiadła i popatrzyła mi w oczy. Powiedzieli nam, że dzieci powinni już wracać do domu i iść spać. Mówiąc to, Rena pokazała mi swój zegarek. Było już dawno po pierwszej w nocy. Czas płynął zbyt szybko. Czy tak długo się tu czołgałem? Jeśli wkrótce nie położymy się spać, jutro będziemy mieli problem ze wstaniem do szkoły. Nawet dorośli są naprawdę zmęczeni, ponieważ zeszłej nocy też szukali burmistrza. Mówili, że dziś skończą trochę wcześniej. Byłem trochę zdenerwowany, że nie poświęcali na to tyle czasu, ile zeszłej nocy, ale to było coś, za co ja odpowiadam. Przyczyna wszystkiego, nie miałem prawa ich krytykować. W porządku. Chwilę temu przyjechała policja. Spójrz, teraz do wioski wjeżdżają samochody policyjne. Słysząc to, spojrzałem w dół na wioskę i zobaczyłem, że rzeczywiście było więcej samochodów, niż można było normalnie spodziewać się o tej porze, pochodzących z ciemności po drugiej stronie góry. A może z tego zrobimy ładne ten tło na miniaturkę? Jednak żadne z ich świateł awaryjnych nie było włączone. Oczywiście syreny też nie były. Zgadza się, wszystkie incydenty, które miały miejsce zaraz po Watanagashi, były postrzegane jako klątwa o Yashiro Samy. Musiały zostać zachowane w tajemnicy. Rika Chan i Satoko też. Ich zniknięcie skończyłoby się dokładnie tak, jak inne incydenty z przeszłości. Podejrzane, nierozwiązane, tajemnicze, zapomniane. Twarz Riki Chan, jej słodka twarz, jak u zachodnich lalek, zniknie. Uśmiech Satoko, jej energiczny uśmiech skłami, odejdzie. Im bardziej starałem się je zapamiętać, tym trudniej mi to przychodziło. Zasługiwałem na miano idioty dziesiątki razy i to nie wystarczy. Nie mogłem powstrzymać łez z powodu własnej głupoty. Nie wiem, za co się obwiniasz, Keiichi-kun, ale powinieneś przestać. Nie zamierzałem temu zaprzeczyć, nie mogłem. Mimo to też nie mogłem tego potwierdzić. Chciałem przynajmniej nie dopuścić do tego Reny. Gdyby się dowiedziała, zaangażowała się. Proszę, Rena. Czy mogłabyś po prostu zostawić mnie w spokoju? Nawet gdybym poszedł do domu, nie mógłbym zasnąć. Jeśli nie mogłem zasnąć, to przynajmniej chciałem szukać Riki Chan i Satoko do końca. Cała wioska szukała, mimo to ich nie znaleziono. Nie sądzę, że byłbym w stanie je znaleźć, gdybym szukał samotnie w tym momencie. Mimo to musiałem to zrobić. Zniknęły przeze mnie. Nie mógłbym zasnąć, podczas gdy inni ludzie szukają. Powiedziałem to sobie, potępiając siebie, ale szybko zdałem sobie sprawę, że Rena po cichu próbuje znaleźć sens w moim mamrotaniu. Zrozumiałem, że się pomyliłem. To wina Keiichi-kuna? Dlaczego tak myślisz? Dlaczego? To niemożliwe. Keiichi-kun, nie jesteś winny. Byłem szczęśliwy, że Rena powiedziała mi takie rzeczy, ale zrobiła to tylko dlatego, że nie znała prawdy. Gdyby wiedziała, że wszystko było spowodowane moim złamaniem tabu w noc w Watanagashi, to nawet Rena przeklęłaby moje istnienie. Jednak nie mogłem nawet jej do tego zmusić. To oznaczałoby wyznanie jej wszystkich moich win. Gdybym powiedział choćby jedno słowo o tej nocy, że zakradłem się do magazynu rytualnego w noc w Watanagashi, to nawet Rena mogłaby zniknąć następnej nocy. Delikatna, żywiołowa, żartująca, zawsze robiąca aha. W takiej chwili najbardziej niezawodna osoba na świecie. Rena może zniknąć. Nie chcę tego. Wszystko tylko nie to. Tym razem sam muszę nieść swój własny krzyż. Keiichi-kun, wiem, że zawsze troszczysz się o przyjaciół. Naprawdę rozumiem uczucie, które teraz cię dręczy. Rena wie jednak, że to nie wina Keiichi-kuna. Nie zrobiłeś nic złego i wiem o tym. Ty, wiesz? Drżenie w moich żyłach skrada się wzdłuż z pleców. Zastąpiło smutek w moim sercu strachem. Ja nie.
nic jej nie powiedziałem, prawda? Może ja przypadkowo powiedziałem coś, co sprawiło, że Rena się domyśliła. To jest złe. Teraz Rena zniknie. Rena tak jak zawsze złapała mnie za głowę i zaczęła się ją szorstko głaskać. Kejczkun, czy myślisz, że Rena też może zniknąć? Z powodu klątwy Yashiro-samy? Wkładała więcej siły w dłoń pocierającą moją głowę. Dobra, ale złotymi myślami Reny zajmiemy się w kolejnym odcineczku. Czy już się domyśliła? Czy po prostu tak mówi, żeby nie stresować Keiichiego? Czy może chodzi jeszcze o coś innego? Nie wiem. Dowiemy się. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych przyszłotygodniowych odcinkach Watanagashi, czyli tak, gdy zapłacą cykady 2, czyli Higurashi 2 na moim kanale. O, wszystko. Widzimy się następnym razem. Nara.